niedzielę 24 marca odbył się w Cieszynie amatorski turniej hokeja Puchar Piastów. W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyny. Tradycyjnie Luce Bielsko-Biała, tradycyjnie Dragon Stychy i nowa drużyna w tym sezonie GTA Polonia Bytom. Zaproszona dlatego, że być może spotkamy się z tą drużyną w mistrzostwach dywizji trzeciej, które będą tutaj się odbywały 12-14 kwietnia na tej hali. Po zaciętej rywalizacji puchar zdobyły Pantery. Myślę, że poziom jest cały czas wyrównany tych turniejów i o to chodzi, że najważniejsze jest to, że jak się ten turniej organizuje, to nie jest sztuką zaprosić na przykład zawsze drużyny i sobie wygrać, tylko o to chodzi, żeby wszyscy byli zadowoleni tym, żeby nie było wiadomo do ostatniego meczu, kto ten turniej wygrał, prawda? Czyli żeby ta rywalizacja była cały czas. Kolejny mecz, w którym zagrają Pantery już w kwietniu. Pantery zagrają tutaj 12-14 kwietnia na dywizji trzeciej. Będziemy walczyć o awans do dywizji drugiej. Mamy duże ambicje, dobry skład, więc jak wszystko szczęśliwie się ułoży, to... Jak się wszystko dobrze ułoży, to... To przy następnym sezonie będziemy grać dywizja druga, prawda? Polskiej Ligi, polskich mistrzostwach po prostu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.